Elo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, ale dzisiaj, słuchajcie, jestem dalej pół moi drodzy, jakimś takim chorym boyfriendem, słuchajcie, jestem takim pół zakażonym boyfriendem. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, mieliśmy niezłą przygodę w lesie, ponieważ, słuchajcie, nasza szkoła została wysadzona przez Lemona Demona i Wittiego i, słuchajcie, mieliśmy przeprowadzić się do nowej, tymczasowej szkoły, ale moi drodzy, zgubiliśmy się w dziwnym lesie, gdzie znaleźliśmy, słuchajcie, Sarventę, która porwała naszych, słuchajcie, tutaj członków szkoły. W każdym razie, słuchajcie, nie możemy, słuchajcie, dalej się ogarnąć, gdzie się podział, słuchajcie, Lemon Demon i pan dyrektor. W każdym razie pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać z FNF, a przypnę wam, słuchajcie, serce. W każdym razie, chłopaki, słuchajcie, no co się dzieje? O, no nie poluj, no co ty robisz, Rudy? A ty przefarbowałeś włosy, czekaj. Nie, właśnie mi spadło właśnie. Pico, czemu ty przefarbowałeś włosy? Ty już jesteś Rudy, co ty jest? Cicho, bo mogę skończyć zdanie. Co? Właśnie skończyła mi się farba na Rudy. Co? To ty się farbowałeś na rudo? Nie, Tankman, on jest jakiś dziwny. Zawiodłem się. W każdym razie, moi drodzy, zgubiliśmy się tutaj. Ogólnie, moi drodzy, pan dyrektor i Lemon Demon się zgubili, więc my nie wiemy, co mamy teraz zrobić. Słuchajcie, utknęliśmy, słuchajcie, w środku jakiegoś dziwnego lasu i słuchajcie, czekamy, aż ktoś nas tutaj uratuje. Zobaczcie, mamy już namioty tutaj z jakiejś skóry. Kto to jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu pan wygląda jak pan dyrektor, ale nie jest pan naszym dyrektorem? Jestem nowym dyrektorem. Ogólnie i wszędzie was szukałem. Nowym dyrektorem, ale czy pan jest dyrektorem szkoły tymczasowej, czy naszej szkoły? Tymczasowej. A, okej, czy pan jest tym dyrektorem tej szkoły, do której mieliśmy się przenieść chwilowo? W każdym razie, o właśnie, proszę pana, bo wie pan, mi jest to ogólnie, nie wiemy, co się stało i zginął, proszę pana, nasz pan stary dyrektor i Lemon Demon. Oni gdzieś, proszę pana, zniknęli w tym lesie, coś się z nimi stało i jeszcze girlfriend dalej nie ma, ale proszę pana, czy możemy wziąć taką koleżankę Sarventę, bo ona tam mieszkała, czy możemy ją wziąć do szkoły? Też uczennicą była, co ją wylali, ale mniejsza z tym. Możecie. Możemy, dobra, Rudy. Słuchaj, panie dyrektorze, no ja mogę go wysłać. Dobra, ja idę w każdym razie do Sarventy. Ona tam jest chyba, słuchajcie, dalej, więc pójdę, słuchajcie, do Sarventy i powiem jej, że może się, słuchajcie, z nami zabrać, ponieważ ona była w sumie miła, znaczy porwała Lemona i nauczyciela, ale moi drodzy, może coś się zmieni, nie wiem, pójdę do niej. Sarventę, o, cześć Sarventę. Cześć. Słuchaj, chciałabyś, o, jak tu ładnie u ciebie teraz, co ty posprzątałaś tutaj? Trochę. O, czy może chciałabyś się wybrać z nami do naszej nowej, tymczasowej szkoły FNF? Byś była z nami w klasie, byś była ze mną, z niemiłym Pico i niemiłym Tankmanem, ale może girlfriend się znajdzie z Lemonem i Garcello. Mogłabym. Dobra, super, to chodź w takim razie za nami, chodź tutaj za nami w takim razie Sarventę. I słuchaj, bo tam czeka na nas taki nowy pan dyrektor tej szkoły, więc chodź szybko za mną, chodź. I teraz zobacz, tam jest nowy pan dyrektor i zobaczymy, co takiego będzie. W każdym razie, dobra, musimy chodzić do nowej szkoły. Panie dyrektorze, to jest właśnie Sarventę, więc proszę pana, więc... A ty głupi jesteś? Co, ja jestem głupi? O czym ty mówisz, Pico? Czy ty chcesz ją wziąć z nami? No chcę ją wziąć z nami, a co? Ale... Widzisz, jak wygląda? No jak wygląda? Normalnie wygląda, a co? Czy ty możesz przestać? Dobrze, Tankman, ogarnij się, to wszystko ty, no ty pomagałeś im wysadzić naszą szkołę starą, trafiliśmy przez ciebie w to miejsce. Ale to jest jeden plus tylko. Bo szkoły nie ma, no ale stary... po drugie, nie bierzemy jej, jakby głosowanie, nie bierzemy jej. No ja nie biorę. Nie, no bierzemy, panie dyrektorze, proszę, powiedział, a pan dyrektor powiedział, że możemy ją wziąć, a pan dyrektor jest najważniejszy, prawda? A Lemon Demon powiedział, że dokładnie. Nie, a ty widzisz ten Lemona Demona, on gdzieś przepadł, zniknął, nie wiem, co się stało. Ale on mi napisał na to. Lemon Demon powiedział, jak mnie nie ma, a czy jak go nie ma, to ja i Pico najważniejsi. Nie, to jest jakaś bójda, dobra. Ej, Sarventy, nie wstydź się, to są koledzy, to jest Tankman i Pico są niemili, ale dobra, nie chodź z nami. Co ty robisz? Jej. Ogarnij się, Tankman, ogarnij się. Nie przestanę, nie brać. Już ogarnijcie się, to, że chwilowo nie ma waszego szefa Lemona Demona, to znaczy, że macie... Jakiego szefa? Dobra, chodźcie, chodź, Sarventy, nie przejmuj się. Proszę pan, czy możemy już jechać do naszej szkoły? Oczywiście to nie jechać, a się przejść, ale tylko muszę was ostrzec. Czemu? Co się dzieje? Jak to, panie dyrektorze, o czym pan mówi? W tej szkole, z tego co mi wiadomo, straszy. Jak to straszy w szkole? Co? Jak to straszy? Nie, jak to straszy? Przepraszam bardzo, pana bardzo, ale jak to straszy? Czy może pan rozwinąć troszkę swoją myśl? Jakby tam nie do końca wiem, bo jakby sam jestem w tej szkole niedawno i doszło mnie słuchy, że w szkole straszy po prostu. No dobra, no to dobra, pójdźmy do tej szkoły, no na pewno nie będzie gorzej niż wcześniej, bo wcześniej mieliśmy duchy Lemona Demona, który wysadzał szkołę, było jeszcze gorzej. Dobra, chodźmy w takim razie, poczekamy aż się znajdzie. Gdzie jest ta szkoła? Co ty mówisz? Szkoła jest tu. Jeśli chcesz tam wziąć pieniążki na stole, proszę. Jakie pieniądze? Nie mam pieniążki. Ja nie mam nic. 100 dolarów. Nie mam nic. No. Za mało. No nie mam nic, dobra, chodźmy do szkoły. Czy to jest nasza szkoła, panie dyrektorze, tutaj ten budynek? Tak, to jest. To my tak blisko byliśmy tej szkoły. Nie, dobra, słuchajcie, chodźcie w takim razie do szkoły. Jej, nowa szkoła. Zobaczcie, tu jest nasza nowa szkoła. Wow, jaka super, naprawdę, znaczy tymczasowa oczywiście szkoła. Zobaczcie, jaka ona jest. Jej, jaka super szkoła, wow, zobaczcie. Mamy nawet drzwi automatyczne. Girlfriend? Co ty tutaj... Girlfriend? Girlfriend, co ty tutaj robisz? O, hej, co wy tutaj robicie? No co ty tutaj robisz, girlfriend? Czy ty byłaś porwana, o co chodzi? No, nie wiem, poznałam nową przyjaciółkę, zaprowadziła mnie tutaj, na początku mnie szarpała, ale jest git. Sarvente to jest twoja przyjaciółka nowa? Oczywiście. Aha, no dobra, no to... Mogłaś się no to dobra, to fajnie, dobra, ale proszę pan, czyli w tej szkole straszy, to jest taka fajna szkoła, przecież ona wygląda normalnie i pan chce nam powiedzieć, że w tej szkole straszy? Doszły mi z tego takie słuchy, sam szczerze w to nie wierzę, ale podobno tak. No to dobra, no Sarvente, bo ty tutaj jesteś jaka obeznana w tej okolicy, to powiesz, że tutaj straszy? Widziałam dużo dziwnych rzeczy w tej szkole. Dużo dziwnych rzeczy? Ale jak to tak przez odległość? Trochę robi się to dziwne. Dobra, chodźmy może w takim razie na lekcję, więc chodźmy w takim razie na lekcję. Tutaj, ale która to sala? Gdzie jest sala? O, dzwonek jest, dzwonek. A to jest sala. Boyfriend, jeśli tu wchodzisz, to od razu po prawej masz swój PC. Jak to po prawej? Co wy mi takiego grata chcecie dać? No i to się nazywa a wy co, wy będziecie sobie w Minecrafta grać? A ja mam takiego grata, nie no dobra, co o co ty chodzi? Tetrisa czy coś tam, nie? No jakiego Tetrisa, dobra, nie. Do twojej koleżanki tam jest komputer. Siadajcie z krzesła, bo to niestety nie ta sala. A, to nie ta sala. Dobrze, no i co rudy? Znaczy rudy, to jesteś zawsze rudy. Ja nie jestem rudy. Jesteś rudy, dobra, która to sala? Dobra, to jestem, proszę pana. Która sala, pani? A ta sala tutaj, no dobra, no to możemy w takim razie tutaj. W każdym razie, wow, taka super sala nowa. Chodź tutaj, girlfriend. A przecież ty, girlfriend, przecież ty się gdzieś wciął Lemona Demona. No spokojnie, dobra, już rudy. Krzesła. Gdzie chcesz usiąść znowu? Tutaj chcę usiąść, tutaj. A to nie usiądziesz. No co ty robisz, rudy? No, girlfriend. Właśnie, girlfriend, słuchaj, jest taka sprawa, ponieważ generalnie Lemon Demon zniknął. Na szczęście, rozumiesz, to zniknął. Czy teraz będziesz moją dziewczyną? No? Nie, nie zniknął, on jest po prostu na wakacjach. Jeszcze raz coś takiego zniknął. Ale w lesie zniknął. No dobra, w każdym razie, girlfriend, może być teraz ze mną? Nie! No, dobra. Dobra, usiądźcie do ławek. Dobra, chodź do pierwszej rzędu, dobra, chodź, girlfriend. Aha, kują, girlfriend, no tyś mój ex, przecież siadaj tutaj ze mną, no. Siadaj obok mnie. Dobra, siadaj. Aha, kują, ja tak chciałem, dobra, trudno, ja siedzę w pierwszej ławce. Dobrze, no to dzisiaj się pouczymy śpiewania technik FNF. Śpiewania? Proszę pana, tylko jedna sprawa, czy ja mogę pójść do toalety, bo bardzo muszę w ogóle. Ile ci to zajmie? No, 30 sekund, no, rudego zobaczyłem, zobaczyłem Pico i proszę pana, zbiera mi się, wie pan. Na 30 sekund. Dobra, szybko idę, dobra. Wiecie, moi drodzy, ale mam plan, słuchajcie, naprawdę mam plan, słuchajcie, do żadnej toalety nie idę, tylko idę sobie pograć na kompie. Co wy na to, słuchajcie, idę sobie pograć na kompie. Dobra, słuchajcie, jest komputer, gdzie... co to jest, nie? Co to jest? Nie. Jeju, co to było, moi drodzy? Co to mają znaczyć? Że kiśniliście tego gościa, moi drodzy? Kto to był? Co to w ogóle było? Nie, ja się tak nie bawię. Słuchajcie, kto to w ogóle był? Ej, on tam dalej jest. Czekajcie, zobaczę zaraz, czekajcie. Tam jest dalej. Nie, dobra, uff. Nie, ja idę, słuchajcie, do sali. Jeju, co to było? Gdzie jest pan dyrektor tej szkoły? Pico, gdzie on się podział? On sobie poszedł. Jak ty sobie poszedł? Zabiłem go, panie dyrektorze, gdzie pan jest? Ja poszedłem do toalety. Panie dyrektorze, gdzie jest pan dyrektor? Z tego co wiem, panie dyrektorze, poszedł do pokoju nauczycielskiego. Pierwsze ty kłamiesz, bo tutaj jeszcze nie ma toalety. Jak to nie ma? No, znaczy, no ma. Dobra, panie dyrektorze, ja widziałem tego ducha, on był tam, niech pan zobaczy, niech pan pójdzie za mną. Panie dyrektorze, tutaj, w tej sali, niech pan zobaczy, w tej sali, tutaj, na tym fioletowym krześle siedział jakiś taki klauno podobny, z maską taką straszną, jakiś taki stwór klauno podobny, tutaj siedział. Czemu tutaj zajrzałeś? A ty nie miałeś iść do toalety? No właśnie. Właśnie ty miałeś iść do toalety, a nie. Przepraszam. Uwaga. Znaczy chciałem tylko zobaczyć, bo coś tutaj mi tak trzeszczało w ogóle. Fun fact, w tej szkole jeszcze podobno nie ma toalety, będzie chciało szukać. No właśnie, ja też mówię. No ale to nie tak, no panie dyrektorze, tutaj był autentycznie potwór, w tym miejscu siedział, no autentycznie, proszę was. Proszę pana, nie musi pan uwierzyć, widziałem go, ten, o którym mówi, że nawiedza tą szkołę, on tu siedział, naprawdę, i szedł do mnie. Rozumiem. Dobra, wracamy na lekcję, chodźcie. I pan nic z tym nie zrobi, tak po prostu? nic pan z tym... Wracam na Leksy na razie. No dobra, no ale to jest trochę dziwne, nic pan z tym nie zrobi kompletnie, tylko tak normalnie se wracamy. Nie, słuchajcie, moi drodzy, coś tutaj, słuchajcie, nie gra, coś mi w tej szkole naprawdę nie gra, to jest jakoś tak, no coś tutaj jest takiego dziwnego. Dobra, jak na razie to przerwa, więc... Przerwa, dobrze, uff, przerwa, dobra, chodźmy na tą przerwę, już nie wytrzymam w tej szkole, słuchajcie, zobaczę, czy tam dalej jest, słuchajcie, zobaczę, dobra, uff, nie ma, naprawdę, ale, ej, słuchajcie, zaraz, Sarvente, albo girlfriend, Sarvente, słuchajcie, bo oni mnie nie lubią, więc oni mnie nie uwierzą, Pico, nie pływaj po... Dobra, Sarvente, słuchaj, i girlfriend, tu się dzieje coś dziwnego, słuchajcie, akurat jak ja poszedłem do toalety, to nie było w klasie pana dyrektora i Tankmana i akurat się pojawiło to coś dziwnego. Tutaj w tej szkole naprawdę coś nie gra, słuchajcie. Ale pan nauczyciel poszedł do pokoju nauczycielskiego. No ale coś mi tutaj nie gra, po prostu coś mi tutaj nie gra, słuchajcie. Dziewczyn, tu jest coś podejrzanego, naprawdę, jak Boga kocham. Pico, co ty robisz? Pico, co ty robisz? No wyjdź z tego. Nie jeździ się na motorze po szkole z reguły. Dokładnie. Kto słucha zasad. Ej, Sarvente, słuchaj. Sarvente i girlfriend, słuchajcie, uważam, że powinniśmy... No, Pico, idź stąd! Rudy! Odprzeczę tak bardzo. No dobra, dobra. Sarvente i girlfriend, słuchajcie, według mnie powinniśmy się przyjrzeć temu dyrektorowi, bo on jest jakiś podejrzany. On jest naprawdę mega podejrzany, wiecie? Naprawdę. Ważne co powiesz, ja ci nie uwierzę. Jak to mi nie uwierzysz, girlfriend? Czemu? W sumie to dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, więc ja się zakradnę. Do dyrektora oskarży. Nie. A gdzie on jest w ogóle? On jest tutaj? Co? Ej, co wy chcecie robić? Tu jest dyrektor! Właśnie, nie wchodźmy, to idziesz. Ej, sam się przyznam do winy. Ej, no nie wpychajcie mnie do gabinetu dyrektora! Ej, co wy robicie, chłopaki? Chłopaki, no co? Czemu wy mnie wypchnęliście do dyrektora? Ja nie chcę być... On śpi na dodatek! Ej, weźcie! Masz siaseczka. No wy... Ej, czemu wy mnie zabudowaliście? No to zostawcie mnie w ogóle! Ej, pan... Słuchajcie, moi drodzy, jest problem, bo pan dyrektor chyba sobie, słuchajcie, przysnął. Zobaczcie, on sobie śpi teraz. Na siaseczka idziemy, chodźcie. Ale pan dyrektor śpi, słuchajcie, co ja mam go obudzić? Że mnie co, że mnie zamknęli uczniowie w jego pokoju, czy co takiego? Bo słuchajcie, naprawdę. Panie dyrektorze, przepraszam, panie dyrektorze, panie dyrektorze, czy to jest pan? Panie dyrektorze, przepraszam bardzo pana, czy to jest pan, czy to jest, czy ja mam jakieś zwidy, może jakaś halucynację mam tutaj? Daliście się zwieść. Co? Czy... To nie jest prawdziwa szkoła. To nie jest prawdziwa szkoła, czyli pan nie jest dyrektorem, tylko pan jest jakimś potworem, który w lesie przyszedł do nas i pan nas za... Co? Nie, to skąd pan miał tutaj w takim... Czy pan współpracuje z Sarvente, bo girlfriend tutaj była? Tak, to jest moja zaufana osoba. Co? Nie, moi drodzy, to się nie może dziać, czyli co? Czyli Sarvente udawało, że jest koleżanką i jest tym czymś... A przepraszam, tylko w takim razie jak się nazywasz? Nie wiem, kim ty jesteś. Jestem Tricky. Tricky? Czy to jest ta straszna... O nie, słuchajcie. Dobra, to co w takim razie, panie Tricky, chce pan z nami zrobić w takim razie? Co ja tutaj zrobię? Przepraszam pana bardzo. Już nigdy stąd nie wyjdziecie. Za tym zostańcie uwięzieni. Nie, czemu? Pomocy, chłopaki, uciekajcie i dziewczyny, uciekajcie, to jest Tricky, to nie jest pan dyrektor. Mam cię. Nie, Sarvente, nie. Ty, Pico, uciekajcie, girlfriend, weźcie się stąd, uciekajcie, girlfriend, szybko uciekajcie stąd. Co tam szepczesz? No uciekajcie. Ja mam wrażenie, że on ma jakieś halucynacje. Jakie halucynacje? No to jest Tricky, to jest Tricky. Zajmij się sobą. Co to? No zobacz to. Zobaczcie to, proszę zniszcie tą barykadę i zobaczycie go, naprawdę. Proszę, uwierzcie mi, naprawdę, girlfriend, proszę cię, byłaś moją ex, więc proszę cię. Dobra, zobaczcie na to, zobaczcie na niego, widzicie? Widzicie? Nie, ja tu nie idę. Spojrzę, jeszcze raz. Nie. Siema, szukasz przyjaciół? Niszczę cię! Girlfriend, uciekaj od niego, uciekaj, girlfriend! Girlfriend, uciekaj od niego, nie! Ja się go nie boję. No ale jak to się go nie boisz? On ci zaraz rozwali, girlfriend! Zobacz na niego, zobacz! Szukasz przyjaciół? Niszczę cię! Nie widzisz? Girlfriend, moim przyjacielem? Twoja przyjaciółka Sarvente nic nie zrobi. Ale girlfriend Sarvente jest jej kolegą, wiesz? Ona nas zapędziła tutaj razem z nim. Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Dobra, girlfriend, nie gadaj głupot! Ludy, można otworzyć, jaki sens? Czekajcie, panie, przepraszam bardzo, pani Tricky, czy jaki pan jest słaby w śpiewanie, jaki pan jest słaby, nie potrafi pan nawet wygrać z dzieckiem, a jak wygramy, to co, to wypuści nas pan? Nie. A może pan nas wypuści? Panie Tricky, a możemy zrobić zawody, jakie były w starej szkole? Czyli strzelanie do boyfrienda? Nie, girlfriend! Bardzo chętnie! Nie, panie Tricky, zaraz, panie Tricky. A może bitwa na śpiew? No właśnie, wyzywam pana, panie Tricky, na pojedynek na śpiew. I co teraz? Nie umiem śpiewać. Proszę przyjąć ten pojedynek i jedziemy. Oczywiście, przyjmuję pojedynek. Dobra, idziemy, ja to wygram, co? Przegrasz, przegrasz. Gdzie jest tutaj sala ze śpiewaniem? Gdzie tu jest w ogóle scena? O, tu jest scena, dobra. Więc dobra, ja w takim razie jestem gotowy. Więc panie Tricky, panie Tricky, tutaj mamy wzmacniacz, więc dobra, jedziemy. To, dobra, jestem rozgrzany. Panie Tricky, niech pan w takim razie staje i walczymy. Dobra, niech będzie. Więc zaczynam. 3, 2, 1. Dobra, i co? Wygrałem! Dobra, Pico, na koło ty głosujesz? Na Trickiego, bo ty nie umiesz śpiewać w ogóle. No, Tankman, na koło ty głosujesz? Tricky, to buja! Tricky, girlfriend, na koło ty? Na ogra z pomarańczowymi uszami. Czyli Trickiego, a ty proszę Sarvente? Na Trickiego. Nie, nie. Dobrze. Nie, Tricky, czemu? Nie, 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 naprawdę, naprawdę. Naprawdę, co ty, Tricky, czemu ty, co ty chcesz teraz ze mną zrobić? Tak jak już mówiłem, zostaniecie uwięzieni w tej szkole. No to nie ja, tylko on, nie? Dobra. Nie, naprawdę, nie. Dobra, naprawdę, słuchajcie, nie. Czyli co, czyli to ma się tak skończyć, uwięzimy, utkniemy tutaj. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, chyba to byłoby na tyle. Pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i wbijcie koniecznie na kolejny odcinek ze szkoły FNF, bo słuchajcie, dzieją się teraz dziwne rzeczy, więc elo, cześć, papa.